Witam serdecznie wszystkie panny na moim kanale i zapraszam do czytania na miesiąc czerwiec 2022. Sprawdzimy, kochani, ogólne energie, pracę, finanse, uczucia, zdrowie. Przypominam, że czytanie to jest ogólne, dlatego nie będzie rezonowało z każdym z Was. Jeżeli macie ochotę na czytania prywatne, śmiało zapraszam do kontaktu. Adres e-mail znajdziecie pod tym filmem. Dowolna ilość pytań 50 zł i czytania roczne z uwzględnieniem każdej sfery życia 100 zł, w tym również możecie mi zadać kilka pytań. Wykonuję też czytania partnerskie, miesięczne, tygodniowe i, kochani, rytuały. Także jeżeli macie ochotę na rytuał oczyszczający, przyciągający miłość, finanse lub też separacyjny, zapraszam do kontaktu. W dziale karty społeczność znajdziecie ofertę ze zdjęciami i opisami bransoletek, które wykonuję z naturalnych kamieni ze znakami zodiaku. Dobierzcie sobie odpowiedni kamień, wówczas działa on jak osobisty amulet. Sprawdźmy zatem zodiakalne panny czerwiec dla Was. Panny czerwiec. Dobrze, moje drogie panny, jeżeli chodzi o energię, z jaką wchodzicie do czerwca, tutaj mamy kartę świata. Karta świata mówi o zakończeniu pewnego cyklu, pewnego etapu w Waszym życiu i wejście w nowy. Możecie tutaj kontaktować się z kimś przez internet, możecie tutaj wykonywać pracę zdalną albo też podróżować po świecie, tak? Karta świata ma wiele znaczeń, natomiast otwiera przed Wami nowe możliwości, całkowicie nowe. Znaki zodiaku, które Wam będą sprzyjały w tym miesiącu, to lew i ryby. To są osoby, które nie muszą być w związku partnerskim z Wami, mogą to być przyjaciele, bratnie dusze, tak? Rodzina. Ktoś, kto będzie Was wspierał. Także tutaj wychodzicie z taką otwartością do świata, do ludzi i otwierają się przed Wami nowe perspektywy. Finansowo widzę ósemkę mieczy, tak jakbyście utknęli w mentalnej klatce. Być może jesteście zmartwieni właśnie finansami, tutaj kredyty poszły do góry, tak? Inflacja wzrasta, wszystko po prostu zaczęło drożeć. No i to Wam może gdzieś tam spędzać sens powiek, natomiast to jest tylko chwilowe. No Wy jesteście bardzo pracowitym znakiem zodiaku. Dla Was tutaj praca, finanse będą bardzo ważne. No i też będziecie chcieli to wszystko zrównoważyć, żeby później nie mieć problemów, tak? I żeby też no, zarobić troszkę więcej. Jeżeli chodzi o, kochani, o Wasze myśli, tutaj będziecie stawiać niektóre sprawy na ostrzu noża, będziecie podchodzić bardziej zdroworozsądkowo do różnych sytuacji, bardziej logicznie, analitycznie. Wszystko sobie przemyślcie dwa razy, zanim cokolwiek zrobicie, zanim podpiszecie umowę, czy podejmiecie jakąkolwiek decyzję. Dom, rodzina, ósemka, buław. Tu mamy taką sytuację, w której możecie liczyć na swoją rodzinę. Ja widzę, że ktoś będzie Was odwiedzał albo Wy rodzinę. Tu jest wsparcie, tu jest miłość, zaangażowanie. Tu jest też natłok wydarzeń, informacji. Dużo takich sytuacji, które będą się działy nagle, szybko, być może właśnie na spontanie. Gdzieś ktoś zadzwoni, trzeba będzie pojechać, coś załatwić, tak? Jeśli chodzi o uczucia, miłość, umiarkowanie, to jest spokój, to jest radość, harmonia. I tak jak mówię, może macie kogoś z trygonu wody, rybę, raka, skorpiona. Tutaj będą uczucia takie zrównoważone, harmonijne, równowaga w dawaniu i braniu. Także też możecie liczyć na partnera czy też partnerkę. Jeżeli jesteście samotni, no to w tym miesiącu macie szansę kogoś poznać przez internet. Jeżeli macie portale randkowe, jeżeli macie właśnie tego typu jakieś aplikacje, to jak najbardziej w taki sposób. Zdrowotnie mamy szóstkę pentakli. Szóstka pentakli przede wszystkim pokazuje nam pęcherz żółciowy, żołądek oraz jelita. No i zwróćcie na to uwagę, na dietę, na to co jecie, kochani, dużo wody pijcie. I jeżeli będzie trzeba, to zróbcie badanie. Tu jeżeli chodzi właśnie o miłość, dwójka pentakli, Wy też będziecie podejmować wybór. Jeżeli kogoś poznacie, będziecie tutaj żonglować, tak, tymi denarami. Kogo tu wybrać? Może być tak, że poznacie kogoś właśnie z innego kontynentu, albo ktoś będzie naprawdę gdzieś bardzo daleko mieszkał. Będziecie do siebie dojeżdżać, będzie kontakt właśnie taki online. No i też takie podjęcie decyzji. Dużo osób w związkach też będzie podróżowało. Mam wrażenie, że Wy gdzieś po prostu wyjedziecie, będziecie razem spędzać miło czas. No i tu mamy taką fajną atmosferę, dziesiątki kielichów, czyli szczęście, rodzinne spełnienie. Dla stałych związków małżeńskich tu jest właśnie radość, tak? Być może zakup domu, nieruchomości, ale taka radość. Dla osób w związkach, które nie są jeszcze
na przykład po zaręczynach, tu mi się pokazują właśnie zaręczyny, tak? Partner może wyjść z pierścionkiem zaręczynowym, z propozycją małżeństwa, założenia rodziny lub wspólnego zamieszkania. Także bardzo ładne energie na uczucia, kochani. Możecie się spodziewać cudów, takich no naprawdę fajnych splotów wydarzeń, fajnych zbiegów okoliczności. No i tutaj nam przychodzi jas kielichów, czyli spełnienie marzeń, miłość, ciąża, twórczość, radość. Dużo miłości, obok słońce. Kolejna piękna karta, ponieważ słońce w tarocie zawsze przyświeca. Jest kartą ochronną całego rozkładu i pokazuje nam właśnie, że możecie inwestować w dane uczucia, w dane relacje. W pracy również się nie zamartwiajcie, kochani, bo nawet jeżeli finansowo tutaj czujecie się troszeczkę przybici, tak, bo te pieniądze jednak gdzieś tam chodzą po głowie, no to warto się będzie skupić na tym, żeby albo zmienić pracę, albo coś jeszcze dodatkowego znaleźć. No i kurczę, karta księżyca, kochani, na końcu, o której nie mam pojęcia, co powiedzieć, bo powiem Wam, że macie fajne karty i nagle księżyc. No księżyc może mówić o nieplanowanej, niespodziewanej ciąży, o jakichś tajemnicach, ale też tak jak mówię, może jakiegoś raczka macie w otoczeniu, rybę. Ta osoba może Wam pomóc rozwikłać pewne jakieś zagadki, sytuacje. Jeżeli czegoś nie będziecie pewni, to możecie zasięgnąć rady takiej osoby. Ona jest uduchowiona, tajemnicza, ma dużą wiedzę i na pewno Wam pomoże rozwiązać jakieś problemy, tak? No może to być wróżka na przykład. Ja jestem rybką, więc możecie do mnie napisać zawsze z pytaniami i Wam odpowiem na wszystko. Natomiast dopytajmy tutaj, dlaczego ta ósemka mieczy tak mocno się zarysowała. Cesarz, właśnie chodzi o sprawy finansowe. Obawiacie się o Waszą stabilność finansową. Tu generalnie jest jakiś mężczyzna, który może Wam pomóc. Może ojciec, szef, mąż, może ktoś po prostu jest taki, który wyjdzie z pomocną dłonią, coś zaproponuje albo udzieli Wam pożyczki, tak? No i dlaczego dwójka pentakli? Kapłanka. No dla niektórych, kochani, tu może być tak, że faktycznie zastanawiacie się pomiędzy dwiema osobami. Kapłanka to dobra matka, żona, to jest taka kobieta, która ma dobry kontakt z podświadomością, jest wrażliwa, potrafi się poświęcić. U takiej kobiety możecie zasięgnąć porady, tak? Kogo wybrać na przykład. Jeżeli poznajecie gdzieś tam dwie osoby i nie wiecie, kogo wybrać, macie taki dylemat właśnie uczuciowy, no to warto zasięgnąć porady chociażby z kart tarota. I tutaj, kochani, myślę, że więcej kart nie muszę dopowiadać, bo czytanie jest jasne, klarowne, nie to, co w przypadku innych znaków. Tam akurat musiałam więcej dopytywać. Tutaj mamy czarno na białym. Także uczuciowo bardzo ładnie, bardzo mi się to podoba. Finansowo sobie, kochani, poradzicie. Nawet jeżeli czujecie, że gdzieś tam jest ciężko, no to ta sytuacja ulegnie poprawie w drugiej połowie czerwca. Macie też wsparcie z otoczenia, także myślę, że nie jesteście sami w tym wszystkim. Życzę Wam udanego miesiąca, zapraszam do czytań prywatnych, na rytuały i po bransoletki z Waszym znakiem zodiaku. Ściskam Was mocno i pozdrawiam.